Witam Was serdecznie na kolejnej modlitwie na kanale Ikonoplastyka. Dzisiaj wejdziemy w temat, który nie jest łatwy, ale ze względu na te wszystkie wydarzenia, które dzieją się dookoła nas, trzeba go podjąć. Trzeba o nim mówić, bo jest to pewna codzienność. Codzienność na wschodzie. A mianowicie chodzi o chwilę śmierci. Śmierci naszego ciała. Bo tak jak każdy chrześcijanin, jesteśmy stworzeni do życia. Do życia po drugiej stronie tego życia ziemskiego. Wielu świętych mówi, że nasze życie się nie kończy, ono się zmienia. I w zasadzie to jest zdanie, które wyczerpuje temat. Ale trzeba też mieć na uwadze to, że trzeba coś zrobić, bo póki się żyje, by to życie po śmierci było szczęśliwe, było trwaniem w obecności Najwyższego. To, co my tu robimy, medytując, tam będziemy mieli po prostu na zawsze, na wieczność. Tam będzie to stanem, który trwa wiecznie. Dzisiaj jeden właśnie z naszych świętych, pseudo-Antoni Egipski, mówi o życiu i o śmierci, wobec czego posłuchajmy tego tekstu, który mam nadzieję też otworzy nas na i pokaże nam inne spojrzenie na te sprawy. Staranie o piękne życie i troska o duszę czynią ludzi dobrymi i miłymi Bogu. Kto bowiem szuka Boga, znajduje Go. We wszystkim pokonuje pożądliwość i nie ustaje w modlitwie. Taki nie obawia się demonów. Jeśli dokładamy wszystkich starań i środków, aby uciec od śmierci ciała, tym bardziej powinniśmy starać się o uniknięcie śmierci duszy. Kto bowiem chce być zbawiony, nic nie stoi temu na przeszkodzie, jak tylko niedbałość i lenistwo duszy. Tak więc poprzez medytację walczmy o to, by nie być leniwymi, by nie być powściągliwymi, ale z tym większą miłością i ochotą wstawać każdego dnia do modlitwy, na spotkanie z Najwyższym i Umiłowanym. Zerknijmy jeszcze, jak każdego wieczoru, do naszego duchowego pielgrzyma po okresie Wielkiego Postu. Zobaczmy, co on dzisiaj chce nam zaproponować.
Jeden z przykładów wspomnianych już rozważań jest stanowisko sławnego starca z pustelni optyńskiej świętego Ambrożego. W liście do mniszki Leonidy, która zachwycona przykładem pielgrzyma chciała oddać się modlitwie Jezusowej, wskazywał, że nie jest łatwo dosłownie naśladować bohatera tych opowieści. On bowiem miał wyjątkowe warunki. Żył jak wędrowiec i prowadził życie wędrowca, będąc obciążony zajęciami i obowiązkami i swobodnie oddawał się modlitwie, jak chciał. Takich warunków nie może mieć ktoś będący w klasztorze czy w rodzinie. Należy zatem zachować zasadę proporcjonalności, a więc uzależnić ilość czasu poświęconego na indywidualną modlitwę Jezusową od ilości modlitw wspólnych oraz innych koniecznych obowiązków klasztornych. Ich wypełnienie, które nazywa się posłuszeństwem, także może stanowić część modlitwy skierowanej do Jezusa. Zarazem Ambroży z pustelni optyńskiej uważał, że w opowieściach nie ma nic sprzecznego. Przeciwnie. I przeciwnego nauce duchowej. Co więcej, przygotowywał tę książkę do wydania, a więc ją akceptował i chciał ją rozpowszechnić. No więc, moi drodzy, ta modlitwa Jezusowa powinna być proporcjonalna do naszych zajęć. To nie znaczy, że ma być, że można ją gdzieś zepchnąć na granicę naszego życia, gdzieś poza te wszystkie zajęcia, jako coś ostatniego. Wręcz przeciwnie. Jest ona nie mniej ważna jak każde z naszych obowiązków. Pamiętajmy o tym. Teraz, jak zawsze, już przechodzimy do modlitwy o pokój na Ukrainie. I później już też będzie koronka do Królowej Pokoju oraz medytacja, praktyka medytacyjna. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Wszechmogący Boże, przestawnictwo Matki Bożej Fatimskiej, przepełnienie ufnością Twoje nieskończone miłosierdzie, zwracamy się do Ciebie o ratunek w trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina. Dziś, kiedy oczy całego świata zwrócone są na ten kraj, wierzymy, że jako nasz Ojciec i opiekun nie dopuścisz do tragedii. Błagamy Cię, Panie, wejrzyj na przywódców narodów, aby zrozumieli wagę zagrożeń, jakie mogą przynieść ze sobą złe decyzje. Udziel im łaski mądrości, spokoju i unikania grzechu. Przemień serca rządzących i daj im łaskę posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Napełnij pragnieniem pokoju i poszanowaniem dla dekalogu oraz ludzkiego życia. Panie, miej w opiece tych wszystkich, którzy boleśnie odczuli konsekwencje działań na Ukrainie. Wesprzyj rodziny poległych, wlej pocieszenie w serca wdów i sierot, a zmarłych racz przyjąć do Twojego Królestwa. Okaż swą miłość najbardziej bezbronnym, którzy cierpią strach i prześladowanie. Racz wysłuchać, Panie, swoich wiernych i zachowaj nas od tragedii wojny. Z całego serca polecam Cię Twojej opiece. Boże Ojcze, prosimy o łaskę zrozumienia Twojej woli, a także gotowość do pracy i ofiary na rzecz pokoju na świecie. 100 lat temu wybuchła pierwsza wojna wraz z kolejną wojną i zbrodniami komunistycznymi, w których zginęły miliony niewinnych istnień.
Prosimy Cię, aby przywódcy świata wyciągnęli właściwe wnioski z historii. Nie dopuścili do powtórzenia się tragedii, której najbardziej cierpią niewinni. Najlitościwszy Ojcze, przez wzgląd na Twoje nieskończone miłosierdzie, racz wysłuchać naszych modlitw i obdarzyć świat pokojem. Nie dopuść, Panie, do wybuchu wojny i rozlewu krwi. Oddajemy się Tobie w opiekę z całą ufnością, ofiarując w intencji pokoju poronkę do Bożego, do Królowej Pokoju oraz naszą medytację. Wierzę Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jednorodzonego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczył pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebem. Wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa i siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ze złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Królowo pokoju, módl się za nami.
Warto na koniec przypomnieć słowa świętego Antoniego Egipskiego. Jeśli dokładamy wszelkich starań i środków, aby uciec od śmierci ciała, tym bardziej powinniśmy starać się o uniknięcie śmierci duszy. Moi drodzy, zapraszam na jutrzejszą medytację na 22:15, aby tym bardziej starać się o uniknięcie śmierci duszy. Abyśmy razem doszli do najwiecznej, wiecznego królestwa, tam gdzie króluje Pan Jezus. Pozdrawiam serdecznie, życzę dobrej, spokojnej nocy z Bogiem.